Cześć, witam serdecznie i zapraszam na piąty materiał z gry z Paradise Lost. Skończyliśmy w tym miejscu. Można było tutaj wejść tymi drugimi drzwiami. Dwie ścieżki były do wyboru. I tutaj widzę też... Chociaż chyba tam będziemy musieli się kierować, ale czekajcie, zanim tam pójdziemy, to jeszcze się porozglądamy tutaj. Symbolizes how strongly we hold to our values. Values which are not up for discussion. The storm rages on the surface. We are whipped back and forth by the gale, but our values remain unchanged. Our fathers, our mothers, our grandmothers and grandfathers, they all shed their blood for principles. Today, so too will we shed our blood. But this time, we shall conquer and seize our future. Takie te marmury, wszystko lśni jak psu jajka. To jest też ciekawe, właśnie to już mówiłem, że widzimy naszą postać. Ręce, tułów, nogi, to jest fajna sprawa. Rzadko się to widuje w grach. Dobra, tutaj nas chyba kieruje giera. Czekajcie, czy tutaj możemy... Nie, tędy na pewno wejść się nie. Tu mamy jakieś przejście. Moi drodzy, gdy oszukali nas podczas rozdzielania żywności, czara goryczy się przelała. Naiwnością je z mojej strony było myśleć, że dotrą do nich nasze argumenty. Wydaje mi się, że teraz już nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakujemy w południe. Pamiętajcie, że ci ludzie nie są już tymi, których niegdyś znaleźliście. Nie litujcie się nad nimi. Oni też nie okazaliby wam łaski. No cóż, chyba się szykowała tutaj jakaś kontrofensywa. Hey, I was getting lonely, so I figured I'd call you. I hope you don't mind. Did you say your name was Eva? Yes, that's right. So you have the same name as that thing. Could you please not compare me to a lifeless machine? Besides, Eva is spelled E-W-A, not E-V-E. I thought we agreed to trust each other. I do trust you, I'm sorry. I have an idea. Each of us says something about themselves, something personal. I'll start. I was born in Kraków, but I spent most of my life living in a small village in the mountains. My dad is sort of a pastor. I was always really impressed by how he managed to inspire his people. But I never got to meet my mom. Your turn. Remember something personal. Wydaje mi się, że mężczyzna ze zdjęcia to twój tata. My mom passed away recently. Oh, I'm sorry to hear that. And now you're looking for the man in the picture. Did he know your mom? I think so. I understand now. Thank you for telling me that. It couldn't have been easy. I should keep going. Jak? Right. Thanks for the chat, Shimon. Talk to you later. Jak mogliśmy tutaj przetrwać sami? W bunkrze bez matki. Znaczy ta matka z nami żyła, ale no po pewnym czasie pewnie zmarła, więc nie wiem jak. O kurczę, dobrze te drzwi tu zauważyłem, bo bym nie wiedział gdzie iść. Oh,
to się przyda. To jest ta tuba z pamięcią, nie? Była potrzebna. No nie, znowu ta maszyna. Kurde, jakie to zdenerwujące. Zresztą tutaj dużo czasu tracimy na to. What if I want to? Why would you want to? Has anything good come from digging up the past? So far, it's all been stories of destruction and betrayal. I found the man I'm looking for in one of these recordings. I'd rather you didn't waste our time with another memory tube. You know my opinion, do what you want. Okay, I won't play it. Thank you. The door should be open now. No, taką decyzję podjąłem, już nie chciało mi się tego tam słuchać, tych armazonów. O, wow. Patrzcie, sztuczne drzewa. Z kartonu pewnie. Albo z dykty. Ciekawy schron. Już ta lokacja mi się nie widziała. Poza ładną oprawą graficzną i panymi półkami, książkami, pokojami. Wszystko oskryptowane. Masakra to jest. Ale widoczki ładne. Raczej nic nie znajdziemy. No. Jakiś blok więzienny? Coś by... Coś takiego prawdopodobnie. Albo jakieś miejsce... mordów. Miejsce... jak to się nazywa? Wiecie co? Co mi to dało, że to otwarłem? Tak nie będę mógł przejść. Cholera.
Can you see this? O, pokój tortur. It looks like a food processing factory. I can't. Wytwórstwa spożywczego? Ewa. Masakra. Słabie jestem, jest detektyw. Transkrypcja automatycznego nagrania uruchomionego po wykryciu hasła koza za pomocą interkomu. Zofia Nabałgowa. Ta koza, coś z nią było nie tak. Lojzy Nabałgo, że niby co, miała rogi, ogon, koza jak koza. Ale widziałeś, co ona robiła? To, co kozy robią, stała sobie. No właśnie, stała na trawie i nawet jej nie ugryzła. Może nie była głodna. Lojzy, widziałaś ty kiedyś kozę, która nie jest głodna? To ja cielę z dwoma głowami, a nie pamiętasz, jak w 43 koza szlachetków najpierw zjadła na całą trawę na podwórku, a potem zeżarła twój pasek, a ty musiałeś przywiązać ze spodnie sznurkiem. Mówię ci, że z tą kozą jest coś nie tak. No to co? Cudowna koza. Może cudowne kozy są bardziej wybredne. Ty stary głupcze, gdybyś we wszystko uwierzył, jakby jakaś ładna, młoda dziewucha zamachała przed tobą z pudlicą, to byś sobie pomyślał, że robi to z miłości, a nie dlatego, że w spiżarni wisi tylko 3 kilo suszonego mięsa. Jaka historia. O, sobie można powiedzieć, że to jakiś zakład przetwórstwa spożywczego, ale to tak raczej nie wygląda. Chociaż tam są jakieś te ciała, resztki kości, jakichś zwierzęć. O cholera. Help me. Shit. No to teraz widać, że to jest jakaś rzeźnia, tu jest chłodnia. Mięsem. O proszę. Zmiana planów. Co to tu jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Pismo z wnioskiem. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez Główny Urząd Rasy i Osadnictwa do dnia miało do nas dotrzeć 200 ton orkiszu. Dostawa ta jednak dotąd nie miała miejsca. To pilne, oczekujemy niezwłocznej odpowiedzi. Odpowiedź. Wniosek otrzymano. Opóźnienie wynika z ogromnej głupoty polskich bandytów. Chcieli wysadzić posterunek SS, jednak ich materiały wybuchowe eksplodowały zbyt wcześnie, niszcząc pobliski magazyn, w którym przechowywano orkisz przeznaczony dla Zulzendorfu. Dostarczymy wam orkisz tak szybko, jak będzie to możliwe. Ha.
Maryśka. Czy to raczej wygląda jak pomidory albo jakieś ogórki? Ale ładne, ładne. Co by było, gdybyśmy jeszcze poszli drugą stroną? No dobra, to to samo. I raz, i dwa, i trzy. Ciągnij, panie. Te drzwi to pewnie ze 3 tony ważą. Ale bo i lepiej. Dobra, chyba rozpoczynamy. Czwarty rozdział dopiero. Depresja. Jednak dłuższa ta gra niż 3 godziny. Może ja tak wolno gram. I się wszędzie plętam. Niepotrzebnie. Level 4. This is where the labs are supposed to be. A, to jest poziom. I knew you'd make it. Eva? Yes, I'm here if you need me. I don't see a microphone. How are you hearing me? I don't know. Uwaga, główny dowódca militarnych kolonii ściśle tajny, jeżeli komendant cywilny A wykazuje się niekompetencją, utrudnia realizację programu EWE, pogrąża kolonię w nieładzie lub zagraża jej istnieniu, nie spełnia norm produkcyjnych przez 3 miesiące z rzędu, wykazuje objawy niesprawności umysłową lub fizyczną, chorobę uniemożliwiającą mu wypełnienie swoich obowiązków, należy go wyeliminować i wybrać następcę. Ej, Hitler. Heinrich Himmler. No, na pewno takie dokumenty miały miejsce? No, Heinrich Himmler był takim zjebem, że chyba większym niż Hitler. Więc w sumie się można wszystkiego spodziewać. Through this. What do you mean? It looks like a portable camera. That's so cool. Now I'll be able to see everything you see. Can you open the gate for me? Yeah, I can, but I need its serial number. Try looking for an electrical panel connected to it. The elevator's stuck. I think it's the same one that you took before. If it hadn't broken down, I might never have found you. Czyli co, to tu nie możemy wejść? Numer seryjny potrzebny jest, tak? Hold still. I have to type it in. Okay, got it. It should be open now. We're unstoppable. Aha. Okej.
tędy. Are those the labs? It looks more like a prison to me. So this is where they kept the criminals. I don't seem to have any control over this place. Its core architecture is much, much older than anything else around here. It's not even connected to the mainframe. You know a lot about this stuff. Well, I have a lot of time on my hands just sitting here. Prawie jak Fallout i Krypta 76. O, patrzcie, to możemy niby wejść. Znaczy, coś tam niby jest, ale nie jestem w stanie tych drzwi otworzyć. Tak samo tutaj. Chyba, że można stłuc je czymś. Nie przejdziemy, nie mam karty. A wszystkie te drzwi są pozamykane, widzicie? Kurczę, w takim razie jak mamy je otworzyć? Tu się już cofamy, nie? Na początek. W każdym tym pomieszczeniu jest coś, co możemy aktywować, wybaczyć, nie przeczytać. O kurczę, chyba pierwszy moment w grze. A czekajcie, tutaj mamy przejść. Nie zauważyłem tego. Każda podopieczna biorąca udział w programie QLRTR Intelligence otrzyma jednorazową dziurkowaną kartę. Za dobre zachowanie kartę taką można wymienić na jedną wizytę na pierwszym piętrze kompleksu. Dobre zachowanie oznacza przestrzeganie następujących zasad. Ok. Kartę potrzebujemy, ale skąd wezmę tą kartę? Żebym się musiał wrócić. A, czekajcie, bo są teraz pootwierane te Nie, na czerwono się świecą dalej. No to nie wiem. No i mamy ząka. Nie sądzę, że trzeba się wracać. Szukam, chodzę, łażę, a to kurde, przecież drzwi są do otwarcia. Ja cię pierdziu, przepraszam was. Razem miał ferma. Szanowny panie profesorze. Jako specjalista w dziedzinie stomatologii pragnę zwrócić pańską uwagę na pewne problematyczne obszary pańskiego programu związane z uzębieniem. Badania wykazały, że 90% Polek cierpi na próchnicę i inne choroby zębów, co negatywnie wpływa na ich zdolności rozrodcze. Choroby zębów opóźniają zajście w ciąży i znacznie zwiększają ryzyko poronienia lub urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej. Podczas trwania ciąży należy przykładać dużą uwagę do higieny zębów. Żółć wydalana podczas porannych nudności niszczy szkliwo. Po każdych wymiotach kobiety powinny płukać usta wodą. Sugeruje się,
aby każda kobieta dopuszczona do programu przeszła kompleksowe leczenie dentystyczne przed odesłaniem jej na farmę, a gdy już się tam znajdzie, aby została zaopatrzona w sprzęt do higieny jamy ustnej oraz aby korzystanie z tego sprzętu było kontrolowane. No, poniekąd racja. Czekajcie, bo tu widzicie, mamy Wichajster. No, mamy kartę, tak? Już nie muszę wchodzić do... Aha, wykorzystane. Droga Sławo, jestem. That's my mom's name. She was one of the prisoners. Why did she never mention to me? What do you want to talk about this place? Jestem ogromnie wdzięczna za to, co dla mnie zrobiłaś. Wygląda dokładnie tak, jak go zapamiętałam. Byłam przerażona, gdy dotarło do mnie, że zaczynam go zapominać, ale teraz dzięki tobie już nie muszę się tym martwić. Zawsze już będzie ze mną. Piszę ci to, ponieważ wiem, że nie lubisz o tym rozmawiać. Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia ty również zobaczysz to, co znaczy być matką. Te krótkie chwile, które spędzamy z naszymi dziećmi, sprawiają, że warto tyle cierpieć. Modlę się do wszystkich bogów, którzy tylko nas słuchają, aby pobłogosławili cię dzieckiem. Twoja Zosia. Zosia tak ma na imię moja żona. Czekajcie, bo mamy 4 pokoje do zbadania. Dobra, tutaj nic nie znajdziemy. Szukamy w pokoju 108. Teraz to nawet chyba biegać nie mogę. Cały czas idziemy takim samym tempem. O, jest karta. Ale też wykorzystana. Cholera. Dzień trzeci, jestem tutaj już trzeci dzień i wciąż nie mogę się... Nie mogę się nadziwić warunkom, jakie panują w tym miejscu. Wszystko jest takie czyste, że niemal sterylne. Niemcy traktują nas z pewną uprzejmością, a jedzenie jest przepyszne. Nigdy nie jadłem tak częstych, smacznych i sycących posiłków. Do tego dbają o to, abyśmy wystarczająco dużo się ruszały i utrzymywały odpowiednią higienę. Sprawdzają nawet, czy po każdym posiłku myjemy zęby. Zanim tutaj trafiłam, poddali mnie wszelkim badaniom, jakie tylko można sobie wyobrazić. To wszystko byłoby jak cudowne wakacje, tylko że wciąż nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem, ani po co tutaj jestem i nie mam z kim o tym porozmawiać. Dzielę moją salę ze strefą, ale gdy tylko wchodzimy do środka, ona zaczyna płakać w poduszkę. Chciałam zagadać do innych dziewcząt na stołówce, ale one tylko pokazują z niepokojem na ściany. Czy ktoś nas podsłuchuje? Wygląda na to, że prędko sobie z nikim nie porozmawiam. Przynajmniej mam ciebie, mój pamiętniku. Czyli co, ja jestem jakimś dzieckiem stworzony przez tutaj cały ten oddział?
O, jest karta. Look, this one hasn't been used at all. We could leave now. The women here were only allowed to go downstairs a couple of times. And this woman never even used her pass. Dobra, moi drodzy. Wyjdziemy stąd, gra się nam może zapisze i sobie skończymy ten odcinek. Jeszcze parę materiałów przed nami, jeśli chodzi na to. I'm glad that's over. Wait, that tree. It looks familiar. Drzewo? Nie kojarzę go. No i drodzy, to tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. Dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Piona.